na tej mapie, czyli powrót do gamingu, moi drodzy, a zarazem PlayerUnknown Battlegrounds z dużą dawką nowości, ponieważ weszła nowa mapa, wiem, 2 miesiące temu, ale mnie nie było przy komputerze przez ten czas. Tak też wracam do gamingu i wielu innych ciekawostek, które weszły do gry. Spokojna głowa. Nie będę żebrał o te lajki i subskrypcje, bo to będziecie sami wiedzieli, czy zostawić, czy nie. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że gaming to nadal coś, co bardzo lubię. Ale tak się złożyło, że przez ostatni czas troszkę jednak podróżowałem. I nadal będę. Ale gaming też będzie. Lecimy z tematem, moi drodzy. PlayerUnknown Battlegrounds wraz z Rezim. Gram pierwszy na tej mapie. Niczego nie widziałem w internecie na temat tej mapy. Wiem tylko, że miała być, ale przestałem grać w momencie, kiedy jeszcze nawet nie wyszła. Patrząc na rozkład mapy, to jest mój pierwszy raz, mówię serio, to jest mój pierwszy raz. Nie, ta bandita dobrze wygląda. Wygląda troszeczkę jak baza wojskowa. Nie, tu będzie pewnie baza wojskowa, prison tam jest. Okej, lecimy na La Bandita. Bam. Co to jest? Okej, czemu mi nie leci bardziej do przodu? Czemu nurkuje? Ja nie chcę, żebym nurkował. On nurkuje, nie nurkuj mi, ziomek, ej. Jezu, coś się sterowanie zmieniło, co się dzieje? Ej, tam masz lecieć, ziombel. Dobra, otwórz spadochron. A reszta? Gdzie leci? Nade mną? Ej, chyba zmienili sterowanie troszeczkę. Gdzie jest reszta ziomblów? Halo? Tu coś po lewej stronie jest, jeden, dwóch. A reszta? Okej, okay. Tough Times będzie, moi drodzy, Tough Times, czyli remek wrzucony w głębokie wody. Nie grałem na tej mapie jeszcze nigdy. Tam są jakieś duże obiekty, bardzo duże. Możemy się w nie kierować powoli. Zahaczę o te, które są naprzeciwko, na setce przede mną. Zobaczymy, cóż to może być. Jeszcze jest jakiś malutki budynek po drodze. Wow, to będzie pustynny, bardzo pustynny klimacik. I dużo, dużo skopów tu będzie potrzebnych. Oj tak. Tu będzie snajpa, gra dużą rolę. I to bardzo. Nie widziałem ani jednego filmu z nową mapą PlayerUnknown Battlegrounds. Wiem, że nie jest to dla was nowe, ale ja miałem dosyć długą przerwę i was o to bardzo przepraszam. Pozmieniało się troszeczkę w moim życiu prywatnym, ale o tym może kiedy indziej, o ile w ogóle będę o tym mówił. To już jest kwestia tego, czy wy o tym w ogóle chcecie słuchać tego, czy ja w ogóle będę chciał. Nie wiem, ale nie grałem w gry ogólnie 3 miesiące, moi drodzy. Tak jak już mówiłem wcześniej, Tough Times. Także wybaczcie, ale jest jak jest. Tak czy siak. Jesus Christ. W ogóle zupełnie inna infrastruktura tych. Nie mam bladego pojęcia, jaka jest topografia budynków tutaj, jak to one wyglądają, jak one tutaj się rozkładają i tak dalej, ale myślę, że jakoś cholewka damy radę. Przekonamy się zresztą w trakcie gry. Tak jak mówię, też... Coś słyszałem? Jest jakacz. Dobry start. Naprawdę nie grałem bardzo długo, więc jestem ciekaw swojego skilla też. To jest taki test dla gracza, bo w PlayerUnknown Battlegrounds w PUBG grałem bardzo długo. W PUBG grałem dosyć dużo i długo. Może nie długo, ale dużo. Intensywnie, krótko i dużo. Jestem ciekaw po takiej... w ogóle nowy jest widok z prawym dolnym rogu, jeśli chodzi. W ogóle cały wygląd gry się troszeczkę zmienił. Czcionka jest inna, menu jest inne. Wiele rzeczy z innych i troszeczkę czuję się taki zagubiony w tym wszystkim. Obrzym! Jako trzecia broń, jako pistolet. Czuję się troszkę taki właśnie wrzucony w coś, czego nie do końca znam. Jestem ciekaw, jak mi dzisiaj pójdzie, bo... Nie mam bladego pojęcia czegoś... Aha, tu było przejście dookoła, nie musiałem się wracać. Ale do góry jeszcze jest wejście. W ogóle jak safe zone? Jesteśmy w safe zone, dobrze, czyli wybrałem spoko opcję. Samoloty. Leco w powietrzu, kask się przyda. Holo jak najbardziej. Wiem, że jest też nowy... Czy mogę już tędy wyskoczyć? O tym słyszałem, jeszcze zanim przestałem grać, słyszałem o tym, że się da sterować w ten sposób, czyli sprincik, C i spacja. O, to się otworzyć, to jest jakaś szafa. Jezu, podwójne drzwi, tego też wcześniej nie było. Potrzebuję skopów. Tyle mogę już śmiało sam stwierdzić, że bez skopu na tej mapie może być... O! Co to za dźwięk? Aha, to jest zrzut! Ale dupa dziwnie, tyle takie realistyczne te dźwięki są. Nice! Boję się, że ktoś mnie tu ze skopa zaraz zdejmie. Co się dzieje, ty? Nie, tęsknię za gamingiem, to muszę...
Ej! Skąd strzelasz? Skąd strzelasz? Snajper, wydupiej, synek! Jakaś MK albo coś innego. Hopie, zostaw mnie, kurde bele. No hopie, odpuść, synek. Ej! Wydupiej. O, odpuść się. No widzisz, no ogień za ogień i po sprawie. Tylko, że on tu teraz podejdzie, on wie, że tu jestem. Tu jest zwierzę, nie wiem co mnie czeka w środku. Mam nadzieję, że Kariscope, please. Please baby, please. O, okej. Wow, not bad. Not that bad, baby. Skąd on dupi, okej, widziałem. Skop. O Jezusku. Okej, widziałem gnoja. Ja nie mam nic do leczenia. Okej, weźcie pod uwagę to, że to jest moja pierwsza gra. Mam strój, wiemy to. Mam nic poza tym, kurde. Na spinkalam. Go. On już jest bardzo blisko. Skryj się, Remek, za tutaj infrastrukturę. Okej, next round, baby. O, się zesrałem. Jezu, jak mnie to... Strasznie mi serce bije. Okej, next round. Los Leones. El Azahar. Pecado. Jakieś sterowanie jest teraz inne, spójrzcie. Tam, w drugą. Tak mi W nie działało w ogóle. Aha, gra. Dopiero teraz się nagrywa. Świetny ze mnie recorder. Zobaczcie, ale... no długo nie grałem. Wracając z tematu, bo właśnie mówiłem o tym, że przy spadaniu z samolotu nie potrafię lecieć... pikować, w sensie w bok lecieć. Nie chcę pikować, tylko chcę lecieć w bok. Ale widzę, że chyba tak nie tylko ja mam, ponieważ tych dwóch graczy pode mną też tak leciało mniej więcej jak ja. Nie no, oni będą pierwsi. Ja zawsze byłem pierwszy, no. Trzech jest przede mną na dole. Jak tak może być? To ja na koniec tego miasteczka chcę polecieć. Leć bardziej w poziomie. Tam na górze jeszcze jest, po lewej stronie, tam jest jakieś miasteczko. Okej, a na ten duży budynek poleci pewnie ten ziomek, którego jeszcze widzimy. Ja... może mam i zamiar, ale gdybym znał mniej więcej miejsca i spoty, gdzie są... gdzie jest broń, to bym może tak zrobił. Tak teraz jednak wolę sobie bezpiecznie... A, i buty trzeba wywalić. O, było to ładnie widać. Wcześniej tego nie było widać. Au. Dobra, zbieraj broń, synek. Będą dupać zaro... joby da dupą zaro, hopie. Jak JTK im nadupia. Hajże się. Przyznaj się. Ja cię znoda i zabija. Myślę, że takie rzeczy są. Okej. Dobry spot, tu nic nie ma. Powiększony pistolet. Zajebiście. I mogę skakać przez te. To już też wiem. W sensie wiem, że to już jest wprowadzone, ale tego jeszcze nie robiłem. Że można skakać. Nie mam już miejsca. Give me a backpack, please. Kajże się są. Ja was nie widzę. Da. Okej, start, napój energetyczny. 10 pocisków wystarczy. I jeszcze, o, 4 wystarczyły, dobrze. Lecimy kaindzi. Remek, nie szarżuj. Pamiętaj, życie jest ważniejsze. To się musi udać. Jest plecak. Kajże się są. Ja wiem, że ktoś tu bił. Godejcie no kaj. Się w tym nie problem, że ja nie wiem kaj. Jezus, nie hałasuj tak, ty. Ja się tych dźwięków po prostu... Nie powiem, że boję, ale... Straszy mnie, to myślę, że to nie ma szyby. Ho, that's right, baby. No i tu jest DM416, widzę, dobrze. Kompensator też weźmy na wszelki wypadek. Na szczęście przedmioty się nie zmieniły i wiem co mam brać, przynajmniej tyle dobrego. I sterowanie też nie, znaczy sterowanie nie, no sterowanie się nie zmieniło, tylko wydaje mi się, że lot spadochronny jest kapkę inny niż był kiedyś. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem tego pewien. Tu jest safe zone, więc stąd się muszę kierować. A ziomki, które były za mną w tym miasteczku, prędzej czy później tędy muszą pójść, więc wydaje mi się, że nie głupie byłoby na nich tutaj poczekać, tylko że jakiś skok by się przydał. Ale to jest mega otwarta przestrzeń ogólnie. Ta mapa jest zajebista. Dla snajperów idealna. Ja was wszystkich rozdupia. No dajcie mi skopa.
Tu są jakieś budynki. A wydaje mi się, że tam ktoś lądował. Tutaj wejdźmy. O Jezu. Góry w PUBG-u to jest jeden z największych wrogów moich. No przeskocz to, ty jełopie. Ośle jeden patentowany. O, przepraszam. Długo nie grałem. Gdzie są te gnojki? Oni zaraz tutaj pójdą, jestem tego pewien. Wystarczyło, żebym się położył. No są w tym mieście. Co najmniej kilku typa. Że nie dobrze mogą iść bokiem. To jest duża mapa. Ciekawe, gdzie to jest. Ciekawe, że, czy jest jakieś odniesienie się do realnej mapy. W sensie, czy gdzieś taki teren istnieje. Idziemy tutaj. Śmiem twierdzić, że tu może być lepiej. Tak jest zawsze. Prostuj się, Remek, prostuj się, pamiętaj. Potem ci napiszą, że jesteś skrzywiony jak żółw. Z garbem. Bądźcie fit, pamiętajcie. O, mamy dobrą pierwszą rzecz, czyli napój energetyczny. Nie wiem po cholerę mi, ale niech będzie. Jezus Maria, to bombardowanie jest straszne. Czy tu już ktoś był? Czy to było jakieś bombardowanie, czy co? Co to jest win? Co to jest? Moc, skuteczność, szybko strzelność. To jest jakaś... Na co jest to ładowane? Na te pociski. The fuck is that? O! Ktoś tam się łupie. Albo to jest bombardowanie. To jest jakieś mocne. To jest jakieś mocne. Ale jednak pozostanę przy swojej amunicji. Ale kurde, nie wiem, czy to nie jest jakieś zajebiste. Porównaj do tego, czekaj. No nie no, jest mocniejsze. Nie wiem, co wziąć. No mam teraz dygresję taką malutką. No, próbujmy. Oleję Akacza, bo on ma duży rozrzut. Nie wiem, czy postąpiłem dobrze, czy źle. Zobaczymy później. Do tego potrzebuję jakiś scope. A to nie ma żadnego scope'a. To jest tylko tyle? O nie, panie. Idź pan z tym badziewiem. Dejże mi jak... Coś tu jedzie. Szybko. No ty gnoju jeden, patentowany. Moi drodzy, śmiem twierdzić, że to chyba nie dla mnie. Ja się zagotowałem, nawet nie wiecie jak. Jo, tutaj tyle typa leci, że jest w życi, głęboki. Co ja robię? Ja pierdzielę. No, a tu będzie tough times, coś tak czuję. Ja już jestem w dupie. To jest taka szkoła, widzę. Tak, to jest ewidentnie szkoła. Ja już nie żyję. Pożegnajmy się z Remigiuszem. Where is he gone? Wiesz goń. Tak, by the way, żebyście wiedzieli. O, już ma pistolet. Fajnie, już ma Akacza, czy tam Mkę, no zajebiście. Ja mam pistolet i tłumik do PM-ów. No i powiększony magazynek. Powiem wam tak. Remigiusz Wierzgoń. Tak? To ja. Moje imię, nazwisko. Jak to po angielsku poczytacie, to wyjdzie wam Remigiusz, where is he gone? Remigiusz, where is he gone? So, where is he gone? After all that shit. Jak nie znajdę za spisu... W mordę kopany, to jest prawdziwa wojna. Weź ta maczeta i dupej w nich, synek. Kaoni są. O, coś lepszego, obrzyn. Czy jakieś inne badziewie, co to jest, na co to jest ładowane? Na kaliber. To dobrze. Ktoś tu idzie. Okej, tu ktoś jest w środku. Okej, będzie maczeta. Aaaa!
Okej, okay, nie się strzelają. Oni się tam strzelają, dobrze. Bam! Wiecie jak to jest, no. Tough times. Nie, zapomniałem jak się gra w tą grę chyba. I to tak bardzo chyba zapomniałem. Ile to jest stresu, Jezu, ja tak się... Taki byłem wychillowany po tym wszystkim, a teraz wróciłem do PUBG'a i Rezigiusz po prostu zaraz wyjdzie z siebie. Jesus Christ, Tony! Daniel! Chodź tu. No chodź tu, Daniel. Przegrałem. 3 razy pod rząd. Czemu? Bo długo nie grałem. No to nie zwiedzaj ty inne państwo. Bad. Tak czy siak, wiecie jak to jest, gdy się wraca do gamingu po długiej nieobecności. Tak też i dzisiaj widzieliście mój powrót. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco. No i napiszcie komentarz, jeśli chcielibyście więcej gamingu na moim kanale. Ponieważ to też nadal coś, co lubię! A to, że tego nie ma, nie znaczy, że nie lubię, tylko że po prostu człowiek jest jeden. A rzeczy do robienia jest jakieś... dużo. Na przykład takie jak zwiedzanie fajnych innych miejsc. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć!